Kiedy złoto może stracić na wartości? Historycznie metale szlachetne utrzymywały wartość i dawało się nimi płacić nawet w razie naprawdę trudnych, poważnych kryzysów. Do głowy przychodzą na przykład getta w polskich miastach czy oblężenie Leningradu. W przygotowaniach z całą pewnością trzeba brać pod uwagę ryzyko, że złoto straci na wartości. Nawet sporo. 1/3 to nie jest sporo. Popatrzcie sobie na historyczne wykresy cen złota. Wartość do zera spadnie wtedy, kiedy lokalnie, na tym rynku, gdzie będziemy chcieli nim płacić, nie będzie towarów albo tego złota będzie na tyle dużo, że nikt nie będzie chciał go już przejmować, bo nie będzie mógł dalej nim zapłacić. Można sobie wyobrazić taką sytuację na przykład w razie jakiegoś długotrwałego kryzysu w lokalnej społeczności, na przykład odciętej od świata wyspie. Dopóki nie będzie jakiegoś tego typu kryzysu, złotem powinno się dać zapłacić zawsze. Najwyżej z jakąś stratą. Ta strata może brać się też z tego, że złoto jest niespecjalnie podzielne. Inną taką sytuacją będzie moment, gdy na rynku pojawią się podróbki złota, na przykład monety z wkładem wolframowym i nie będzie jak sprawdzić wartości tego złota. Nikt wtedy nie będzie ryzykował przyjmowania płatności czymś, co może się okazać podróbką. I to będzie moment,